Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym odcinku z Don't Starve na modach, ale tym razem będzie to mod do Don't Starve Together. Tak, będzie to Pharos. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, jest po prostu przesłodka. Zachwyciłam się nią, gdy tylko ją zobaczyłam. Ja już wróciłam do domu, słuchajcie, także sprawdziłam sobie mody i zobaczyłam, że jest masa modów na Don't Starve Together i stwierdziłam, że warto by nagrać, bo już sporo osób ma Don't Starve Together. I gdy zobaczyłam Pharos, to po prostu mnie zauroczyła. I fani Solis będą zachwyceni, ponieważ jest to jej starsza siostra, słuchajcie. Ma podobne działanie jak Solis, ale to wam zaraz wszystko opowiem. I jest tego samego twórcy właśnie, co zrobił Solis, co zrobił Haruza, zrobił właśnie Pharos. I jeszcze tutaj Mitsuru, taki śnieżny wilczek, ale o nim wam opowiem już w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się właśnie Pharos. I tak jak mówię, no, Pharos jest tylko na Don't Starve Together. Nie wiem jeszcze dokładnie, nie sprawdzałam modów z postaciami, jak to działa w Don't Starve Together, bo no nie miałam kiedy, dopiero wróciłam w piątek, czyli wczoraj i dzisiaj już to dla was nagrywam. Nie wiem, czy jakieś są crashe i tak dalej, ale myślę, że warto zobaczyć, jak ona wygląda w grze. Także zaczynamy. W ogóle to menu, słuchajcie, się tak zmieniło, jest takie czarne, jest po prostu przepiękne. Ja już dawno nie grałam w Don't Starve Together, słuchajcie, także dopiero teraz zobaczyłam. Proszę bardzo, tak wygląda. Nie wiem, czy ona jest najwyższej rozdzielczości, ja to nie znam się aż tak na tym jak Tomek, ale wygląda i tak uroczo. Ma słodkie uszka, króliczka i jest przesłodka. Tak, zbieramy sobie marchewki, ponieważ nasza Pharos ma podobny system levelowania jak właśnie Solis. Solis musiała zjadać rybki, by levelować, a właśnie Pharos marchewki. I działa to na tej samej zasadzie, że gdy je zjada, to osiąga kolejne levele, co łączy się z tym, że jej staty wzrastają, tak? Zaraz przyjrzymy się statom, tylko troszkę tych marchewek sobie pozbieram. Ustawiałam ich sobie więcej, po to, by wam to właśnie pokazać. Ale wygląda przeuroczo, zobaczcie, jest naprawdę fajna. O! Ale może to sobie zostaw na razie. Jeszcze tutaj kilka pozbieramy. Okej, okay, i jak już możecie zauważyć, podobnie jak Solis, biega dużo szybciej niż normalne postaci. Także mówię, fani Solis będą na pewno zachwyceni tą postacią. Ja wam powiem, że szczerze też chętnie bym sobie nią pograła. Zobaczmy może staty. Ona, słuchajcie, zaczyna tak. Z głodem 70, ze zdrowiem 70 i 70 poczytalności. Także te staty ma niskie tak naprawdę. I to nie jest taka, wiecie, super postać tak naprawdę, bo nawet gdy już leveluje i gdy osiągnie 30 maksymalny poziom, to te staty, zdrowie wzrasta do 100, głód do 100, a poczytalność do 160, także tutaj więcej. Ale głód i zdrowie tylko do 100, także to nie jest jakoś bardzo wysoko, tak? Także no, aż taka łatwa to ona nie jest, ale na pewno jest przyjemna. Szybciej sobie zwiedzimy mapę i to jest łatwiejsze. Tak samo no, Solis musiała łowić ryby, musiała sobie zrobić wędkę. No tutaj z marchewkami jest łatwiej, tak? No ale tak czy siak nie jest aż taka prosta. I ona na starcie, słuchajcie, ma też swoje magiczne okulary, jak tutaj możecie zauważyć. Proszę, jak wygląda, wygląda super. I te okulary odnawiają jej poczytalność, także tak one działają. Jak widzicie, one tutaj się nie zużywają, także może je nosić, bo tą poczytalność, no też ma 70, tak? Ale już przy levelowaniu wzrasta jej do 160. I cóż jeszcze? Może właśnie już zobaczymy z tymi marchewkami. Proszę bardzo. Level pierwszy. Drugi. Czyli jak widzicie, po jednej marchewce te levele jej rosną. I już mamy, widzicie, 87, 87 i 121. Także to już jest wzrosło. To jest fajne, no bo wiadomo, możemy sobie zrobić ogródki, tak? Hodować sobie tą marchewkę i to jest o tyle łatwiejsze. No i to jest bieganie, jest super. Tak jak mówię, wszyscy lubią Solis za to, że ona tak szybko biega. Także tutaj właśnie z naszą Pharos też na pewno będziecie zadowoleni. Chciałabym wszystkie te marchewki zebrać. Właściwie mogłam zrobić je konsolą, ale ustawiałam ich więcej, także raczej nie będzie to trudne, by ich nazbierać 30.
Dobra. Chcę, żeby osiągnęła już maksymalny level. I wtedy zobaczymy, jak to faktycznie te istoty wyglądają. O, bagna. Ale biega szybko, co? Naprawdę jest fajna. Dobra. Jeszcze trzy marcheweczki. Wow, śmiga. I w ogóle no, jest przesłodka, wygląda super. Mnie się dużo bardziej podoba niż Solis na przykład. Nie wiem jak wam. Te łóżka i w ogóle taka fajna różowa. Okej, okay, mamy chyba już 30. Tak. I widzicie, maksymalny level i proszę bardzo, 100 zdrowia, 100 głodu i 160 poczytalności. Także jak widzicie, tak to wygląda. Niestety ma też minus swój. Zadaje słabsze obrażenia, tak? No, gdyby jeszcze miała silniejsze, to już całkowicie byłaby, no, OP. Ale no, te staty nie są takie wysokie. Nawet po osiągnięciu maksymalnego levelu. No i ten damage ma słabszy, także... Także myślę, że jest nawet całkiem fajna do pogrania. Patrzcie, ile już mamy zdrowia! A, uciekaj! No myślę, że możemy łatwo zginąć. No bo ona tego zdrowia ma tylko 100, do tego ma słabszy damage. No tutaj mamy tą różdżkę akurat, tak? No to... Jest łatwiej, ale gdyby miała zwykłą dzitkę, to myślę, że byłoby dużo ciężej. Spalisz się? Co z mięso? O! O, to ciekawe. A, bo okulary jej podnoszą, widzicie? Spadły sanity, ale okulary już jej podniosły, także mogliśmy zobaczyć, jak one działają. Także cóż, no ja już będę się z wami żegnać, tutaj za dużo co nie ma o niej więcej opowiadać. Tak jak mówiłam, jest szybka, ma swoje magiczne okulary, które odnawiają poczytalność, jak zauważyliśmy. Leveluje za sprawą marchewek, ale tak jak mówię, no to staty nie są zbyt wysokie i do tego ma słabszy damage. Także ja myślę, że spokojnie możemy sobie tą postacią pograć. Gdybyśmy jeszcze wzięli właśnie... tego wilczka, którego wam pokazywałam, Mitsuru, Solis i Haruza i w czwórkę byśmy pograli, to byłoby na pewno świetnie. Także cóż, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że mod wam się podobał, ja jestem nim zauroczona, ona jest przesłodka i do usłyszenia w kolejnym Don't Starve na modach. Pa, pa!